Dobra, zobaczmy, co mi powie staruszek. Znasz drogę przez przełęcz Tilsena. Raz mówiłeś, że... Nic ci nie mówiłem. Idź już. Oj, no weź, nie pomogę ci. Weź nam Bazgraj chociaż mapę. Po tym wszystkim, co zrobiłeś... Po wszystkim, co zrob... A może pogadamy o tobie, staruszku? Ha? Obóz Szermana, to co ty zrobiłeś? Wynoś się, nie zwracaj mi głowy. Mnie. Słuchaj, jeśli... A jeśli mógłbyś to cofnąć, naprawić? Tej nocy, kiedy wsadziłem Sarę do śmigłowca, poczułem ulgę. Pojebana sprawa, co nie? Bo mi ulżyło. I z czymś takim się męczyłem. A teraz ganiasz za cieniami. Myślisz, że jak znajdziesz tę kobietę, o ile w ogóle żyje, to wszystko się naprawi, poskleja? Nie wiem, ale muszę spróbować. Dobra. Jeśli to zrobię, to, czego chcesz, pokażę ci drogę przez przełęcz, to tu nie wrócisz. Dobrze? Obiecaj mi, że tu nie wrócisz. Proszę mnie. O kurwa, muszę porozmawiać z Buzerem. Buzer, ja... Ostatniej zimy byliśmy na Granny Farewell. Patrzyliśmy na świrusów. Tysiące. Były ich tysiące. Strasznie dużo. Tak, pamiętam. Miałem w głowie tylko to, że my wszyscy, faceci, kobiety, dzieci, jesteśmy bezdomni. Jak jacyś pieprzeni uchodźcy. Tak. Świat należy do nich. Przetrwamy. Coś takiego odstawiamy. Przetrwanie to nie życie. Jack kiedyś mówił tak. Nieważne, kiedy ruszasz, czy dokąd się wybierasz, ale lepiej, żebyś wiedział, gdzie jest twój dom. Wiesz, nigdy o tym nie gadaliśmy. Czemu wciąż nosiliśmy barwy? Przez cały ten czas w Świrusowie, gdzie takie pierdoły były bez sensu. To chyba taki nawyk. Ostatni dwaj mongrelci na ziemi z samego Farewell. Motorowcy, włóczędzy, twardzi jak sam pęknięty szlak. No kurwa. Tak, chyba zbudowaliśmy swoją firmę. Tak. Wieloma rzeczami byliśmy, ale na pewno nie żadną firmą. Kiedy ruszyliśmy z Farewell, bez Sary, bez Jacka, czy innych. Wiedziałem wtedy, że zostawiamy wszystko. Zniknęło wszystko, co ważne. Poza tym. Znowu odstawiasz nomadę? Tak, chyba tak. Chodź, Jack, do środka, dawaj. Jeśli tam jest, znajdziesz ją. Dick, gotowy? Tak, Mike, gotowy. Spotkajmy się przy bramie. Nie każ mi czekać. Jasne, nie ma sprawy. Jak chcesz.
Hej. Duży Mike zabiera cię przez przełęcz? No. Myślisz, że ona jeszcze żyje? Miliardy ludzi umarły, a ona jakoś dała radę? My w sumie daliśmy. Jak teraz odpuszczę, jak tego nie zrobię, to cholera skończę tak jak... Jak my, tak? Jak Żelazny Mike, jak Buzer. Jak to szło o Bozowicze, nie? Ruszaj. Znajdź swoją kobietę. Wiesz, gdzie mnie szukać. Hej, wiesz co? Wiesz, co ja myślę, Deacon? Myślę, że ty boisz się tu być. Boisz się być częścią czegoś większego. Potrzebujemy cię tu i ty się boisz tego jak jasna cholera. Przykro mi. No, mi też. Gotowy? Tak. Chcę się stąd zmyć w cholerę. Chodźmy. Tędy. Dobrze, będę za tobą. Kiedyś czeka na ryby, zanim, no wiesz. Kurwa, raczej. Złapał jedną. Nie wiedział, co ma z nią zrobić. Ach, to do niego podobne. Kierował dość elitarnym klubem. Oj, chłopcy, robiliście swego czasu niezły burdel. Ale chyba nikogo nie zabiliście. Nie z zimną krwią. Kiedy ktoś strzela pierwszy, to nie zabójstwo. Spalonych na słońcu matek, żłopiących piwsko ojców i ich zasmarkanych dzieciaków. Tęczowa mieszanina, kapelusze słomkowe, hawajskich koszul i japonek. Kursowali tak przez całe lato, jak jakieś kolorowe mrówki z LA do Farewell i tutaj. Bez przerwy. Cieszę się, że nie robiłem wycieczek w tę stronę o tej porze roku. Przyda nam się pomóc. Nie mam wyboru, Mike. Dobra, w porządku. Chodź za mną. No, dobra.
Tutaj się pożegnamy. Trzymaj się, szlaku. Schodzi do podnóża góry, prosto do doliny Diamond Lake. Życzę szczęścia. Mam nadzieję, że twoja pani nadal gdzieś tam żyje. Żyje. Może i tak. Ale zastanów się, Dick. Czy ma to znaczenie, skoro reszta już nie? Life's for the living, I won't be giving up on you, on you. Even though I know you would tell me to. Jeśli tam jesteś, to cię znajdę. Co do chuja? Nieźle, w głowę. Kurde. Jezu, panie. Człowieku, nie wiem, czy ja bym bez ciebie zrobił. Okej, dobra. Nie żyje, jest spoko. Bohater, nie mój Boże. Jestem Russell, Glenn Russell. A to szeregowi Malins. Rick. Hey, Rick. Deacon St. John. Czy ty powiedziałeś szeregowy? Tak jest. Bojówka de Schutz. Nie pochodzisz stąd. Przeszedłeś przez przełęcz? Nie. Tak się tylko szlajam. Trasą przez słoną równinę na wschód od Silver Lake. Co? To co ty tutaj robisz, gościu? Jak ci się udało przejść przez trasę? Wow, Jezu, gościu. Co? On dopiero co ci uratował, stary. Pułkownik kazał nam szukać takich, co włażał na teren. Z północy, południa. Weź to, kurwa, przyhamuj, nie? Niech kapitan się tym zajmie, okej? Okay? Dobra. Koleś zajebał pieprzonego wścieklaka! Chodź z nami. Mamy obóz zaraz przy Diamond Lake. Znajdzie się Micha i Koja. Choć tyle możemy. Spoko, okej, może być. A Flores? Nie możemy go zostawić. Ty tu zostań, ja pojadę po paliwo. Nie!
Słuchaj, zostań. W razie czego zabierz mu naboje. Będzie dobrze. Okej? Okay? Jedziemy. Panowie przodem. Trzymaj się mnie, okej? Okay? Wiesz, ostatnio mieliśmy trochę problemów ze skuterami. Jak namierzy cię ich patrol, możesz mieć kłopoty. Dobra, jasne. Mówisz, bojówka hrabstwa The Shoots? Słuchaj, stary, najważniejsze, że dają mi żreć. Chcą, żebym zalotował i mówił tak jest? To zalotuję i mówię tak jest. Jak dużo was jest? W tym obozie? Stuwa czy coś koło tego. Trudno się połapać. A w kwaterze głównej? Znacznie, znacznie więcej. Serio? Okej, okay. A kobiety? Co to w ogóle za pytanie? Możesz zapomnieć, gościu. Pułkownik ma jasne zasady co do tej całej integracji? No tej właśnie. Jak pracujesz i słuchasz rozkazów, to nic się nie czepia. Kobiety są na równi z mężczyznami. Pułkownika to nie obchodzi. Ja nie... Słuchaj, ja tylko szukam paru osób i kobiety, z którą jeździłem ponad rok temu. Pewnie przyjechali z Silver Lake. Zakładam, że trafili do jednego z tych obozów Niro dla uchodźców. Silver Lake? Jezus, stary, Silver Lake nie istnieje o wiele dłużej. Tak, tak. Cholernie łatwo stracić tutaj rachubę czasu, kapujesz? Tak czy siak, czy wy zgarnęliście kogokolwiek? Ocalałych, znaczy się, z obozu dla uchodźców. Może, jak mówiłem, to w zasadzie armia, co nie? Spytaj kapitana, on był na Słonej Równinie. Może będzie coś wiedział. Kapitana? No, Koriego, dowodzi posterunkiem Diamond Lake. Już prawie jesteśmy. No tutaj. Kapral Russell, otwórzcie! Raport. Kapitanie, tak. Mieliśmy go. Słowo, był motor jeszcze ciepły. Ale go zgubiliście. Nie, szefie. Znaczy się, tak, zgubiliśmy. No bo trafił nam się wścieklak. Gdzie Malins, Flores? Flores nie żyje, szefie. Malins tam został. To wszystko, kapralu. Znajdźcie paliwo i wracajcie do Malinsa. Tak jest. Gdyby nie jego pomoc, bylibyśmy trupami, sir. No więc obiecałem mu coś na ząb i schronienie na noc, sir. Kapralu, weźcie spierdalajcie. A ty kto? Jestem Deacon St. John. A ja Cory, Derek Cory. Wszystko gra? Tak, przepraszam. Wybacz lekkie zmęczenie. Od dawna już jestem na szlaku. Russell wspominał, że prowadzicie nabór. Zainteresowany? Chciałem w sumie osiąść, znaleźć obóz, więc tak, zainteresowany. Idziemy. To jak długo się uczyć? Trudno powiedzieć. Tak za łatwo zgubić trochę czasu. A sprzęt? Skąd go masz? I amunicję? Zrobiłem kilka kursów dla różnych obozów. Głównie jako łowca nagród. Czy ludzie? Jedno i drugie. Zawsze uchodziłem za kolesia, który każdego jest w stanie wydrobić. Które konkretnie obozy? Gdzie? No wiesz, za Doliną Farewell. Zresztą nieważne, już i tak nie istnieją. Zniszczone. Russell mówił, że byłeś tam, kiedy zaatakowano Silver Lake? Zgadza się. Naprawdę strasznie chujowa sprawa. Czy ktoś przeżył? Kilka osób. Ruchy, ruchy, ruchy! No dalej! Masz. Weź to. Bon bojówkowy. Waluta. To za pomoc moim ludziom. Biorą je w każdej intendenturze. Okej. Okay. Dołączasz do nas? Zapraszamy. Chcemy niedługo stąd ruszyć. A niby dokąd ruszyć? Mówiłeś, że znasz się na tropieniu. No, trochę.
To nie jest życie włóczęgi. Jesteśmy tu na wojnie. Na pewno się piszesz? A nic lepszego nie macie? Ja cię przyjmę, ale tylko pułkownik może cię zaprzysiąc. Trzymaj się nas. Pomóż trochę, a sam cię do niego zabiorę. To zostaje. Dobra. O Jezu. Jezu, ten sukinsyn ma mój pierścień. Zabrał go Sarze. Musiał zabrać go Sarze, bo sama by mu go przecież nie dała. Więc to znaczy, że musi tu gdzieś być. Ten nie wygląda na bojówkarza. Hej, jakoś nie wyglądasz jak bojownik, a chciałem... Nie, stary, jestem Wade, Wade Taylor, możesz mi mówić Wade. Deacon St. John, słuchaj... W mordę! Deacon St. John? Miałeś ojca kaznodzieje, co nie? Nie. Rany, człowieku, masz imię, że hej. Dobra, słuchaj, widzisz, Wade. Co się dzieje, stary? Ale to wszystko jest pojebane. No. No to jak? Chcesz dołączyć? Zostać zbrojnym? Bawić się wojną i nie w ogóle? Nie wiem, może. Słuchaj, wyglądasz jakbyś dopiero wygrzebał się z syfu, nie? Tak, wczoraj. No dobra, bo chciałem spotkać pułkownika, czy kto to tam kurwa jest. Podróżowałem z taką grupą i rozdzieliło nas. Znasz może kogoś, kto tak wygląda? Nie, stary. Ale ta jest ładniutka. Używałby mnie. Muszę lecieć, stary. Będą mi szukać wesz czy innego robactwa. Życzę szczęścia, Deaconie St. John. Jezu, ale masz imię. Jezu, typ jest pierdolnięty. Nie pamiętałby Sary, nawet gdyby strzeliła go po polsku. Nie wiem, jak się, Sara. Gdzie ty od diabła jesteś? Jesteś tutaj. Na pewno jesteś. Może w tych namiotach. Może tutaj. Nie, nie tutaj. Sprawdzić tutaj. Szpital. W sumie z jej doświadczeniem to pewnie tam by była, prawda? A szlak by to. Tutaj też jej nie ma. Na pewno jest tutaj. Sara? Sara, jesteś tu? Kurde, tu też nie. Cholera jasna, nie ma jej tu. No nie ma. Ale no tak, przecież nie mogłoby być za łatwo, co? St. John, jesteś na tym kanale? Kapral Russell mówi, że masz przy sobie radio. Tak, jestem. Widzimy się przy bramie. Już idę.